proszę Państwa o pomoc, o apel, jakieś mieszkanie, tylko żebym ja w tym mieszkaniu nie była sama. Po prostu boję się, że opieka mi przyjdzie po dzieci. Dlaczego? Bo jeszcze się powiedziano, że oni będą mnie tak długo nachodzić, tak długo nękać, dopóki mi wszystkich dzieci nie pozabierają. Także ja nie wiem, co stanie się z moimi dziećmi, ani co z moim mężem, ani co ze mną. Wiadomo było tylko jedno, że gdzieś poszła za nas pieniądze. Ile? Nie wiemy. Nie wiemy, gdzie mamy iść. To się ma z nami stać, no. Podejrzewam, że do piachu, bo tak najlepiej. Witam Państwa serdecznie. Dzisiejszy temat jest bardzo bulwersujący. Ale zanim go zacznę, pragnę zwrócić Państwa uwagę na patologię, jaka dzisiaj otoczyła cały wymiar sprawiedliwości. Ośrodki pomocy społecznej, kuratorzy, prokuratorzy i sędziowie dopuszczają się zbrodni handlu ludźmi, wmawiając nam, że czynią to zgodnie z prawem. Jeżeli prawo niszczy polskie rodziny, odbiera godność i przeczy podstawowemu prawu naturalnemu, to nie jest już prawem. Wymienieni przeze mnie ludzie oraz posłowie i senatorzy, jak również sam prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, sami przyznali sobie immunitety, które wyjęły ich spod prawa. Mam więc takie pytanie. Jak nazywamy ludzi wyjętych spod prawa? Odpowiedź jest prosta. Przestępcami. I to właśnie z nimi dzisiaj mamy do czynienia. Wywiad z rodziną państwa świętosławskich przeprowadziłem wspólnie z panem Dariuszem Dobrzańskim w Kielcach. Studio Polaków. Nazywa się Mirosław Farag. A oto sprawa burzliwego tematu handlu polskimi dziećmi. Zapraszam. Szanowni Państwo, mamy tutaj do czynienia z próbą odebrania kolejnego dziecka z tego, co dokumenty przedstawiają i to, co widzimy. Jest to standardowe działanie dzisiejszych służb, takich jak sądy rejonowe, prokuratury oraz wszystkie inne instytucje, które w gruncie rzeczy powinny pomagać dzieciom, a niestety zamiast pomagać, to te dzieci są odbierane rodzinom, nie pomagają również tym rodzinom, a robią wszystko, aby te dzieci zostały wywiezione za granicę. Proszę bardzo, Agnieszka. Proszę, może zaczynać mówić to, co potrzebujesz powiedzieć ludziom. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Świętosławska. Niektórzy mnie pamiętają jako Agnieszkę Mędy, gdyż to jest moje rodowe nazwisko. I mieszkałam niegdyś na Piaskach Chrzczuńskich. Jeśli ktoś mnie pamięta, to ja teraz powiem, że pani Pelagia Rachuba odebrała mi dzieci Damianka Jaros i Adamsia Mędyk bezprawnie. W którym to było roku? Damianek się urodził w 2012. W 2012 roku rodził się już Adaś Mędyk. W 2011 roku odebrano ci pierwsze dziecko, tak? I w momencie, kiedy byłaś w szpitalu, tak, urodziłaś to drugie dziecko, co się stało z tym drugim dzieckiem? Zostało odebrane mi natomiast w szpitalu w Sztumie. Już w szpitalu, tak? Tak. Województwo pomorskie. Tutaj zaznaczam, województwo pomorskie. Jaki to był szpital? W Sztumie. To był szpital miejski w Sztumie. Tam jest jeden szpital, tam to jest bardzo małe miasto, więc tutaj mówimy o jednym szpitalu, to nie jest ładne, tam duża aglomeracja. Ale zostało odebrane? Policja przyszła? Nie, przyjechała po prostu pani z opieki społecznej, od razu byli dokazani, że z lekarzami byli dogadani i po prostu dziecko poszło na handel, dzisiaj nie miałam czynności do domu. No to wymówkę mieli taką, że ja może zabiorę się z nim. A skąd wiesz, że dziecko poszło na handel? Znaczy może tak powiem, może, że... Po prostu może nie na handel, ale poszło do pani Małgorzaty Duni. Do rodziny zastępczej, ale tych losów tych dzieci po... Już blisko 7-8 lat. Jest nieznany. Mają te moje dzieci, już nie są znane, nie znamy losu. Powiem w ten sposób, może tak od siebie, bo tym sprawą się dajemy też. Jak spotkałem Agnieszkę w 2013 roku, że po prostu dokumenty, które są pochodzą tutaj z opieki społecznej w Kwidzynie i z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, bo to jest cały czas mówimy o Wyspie Pomorskim.
po prostu są sprzeczne. Teraz nie możemy ustalić, w jakim stanie zdrowia są te dzieci. Mało tego, były dokumenty, które ja też posiadam, zdjęcia dokumentów, które Agnieszka wykonała w 2013 roku, dowodzą tego, że blisko półtoroczne, dwuletnie dzieci, właśnie Adam Mendyk i Damian Jaros, były podawane tym dzieciom jakieś środki psychotropowe niewiadomego pochodzenia, zalecone przez pana Andrzeja Beczkowskiego z Kwizyna, pana, który nie posiadał prawie żadnych psychologicznych ani psychiatrycznych. A kim jest ten pan? Ten pan jest jako, występuje jako biegły sądowy w sprawach karnych, jako biegły sądowy w sprawach rodzinnych. I zarówno jest zatrudniony w prokuraturze rejonowej w Kwizynie, jak i w sądzie rejonowym w Wydziale III Rodzinnym i Letnim w Kwizynie. Ten pan po prostu jest jedną, że tak powiem, z odnóg bezprawnego odbierania dzieci na terenie województwa pomorskiego, bo również po niedawnych tzw. reformach sądu, no to sąd w Kwizynie również obejmuje swoimi wpływami również rejon Grudziądza. Więc tutaj dosyć spore pole do działania. I to są wybrane osoby, tak jak właśnie moja obecna żona, która po prostu się robi po prostu jakby to być rozeznanie terenu. Sprawdza się, jaka ta osoba ma sytuację, bo tutaj po prostu wybiera się te dzieci co ładniejsze i wtedy do akcji wkracza opieka społeczna i cały system wtedy, tak? Bo to jest z góry upatrzona rodzina. To nie jest tak, jak jedna pani pisała w komentarzu odnośnie tego wywiadu, który przeprowadziliśmy pierwszy raz z panem Dariuszem Perunem, że to po prostu, żeby po prostu nie chodzić do żadnej opieki i tak dalej. To nie na tym sztuka polega, że nie chodzi do żadnej opieki. Oni po prostu namierzają sobie konkretne rodziny, to jest jak po prostu jak stado wilków po prostu. Namierzają konkretne rodziny w konkretnej sytuacji niezbyt dobrej ekonomicznej i od tego się zaczyna atak i później cała ta procedura sądowa, która po prostu służy zalegalizowaniu temu procederowi, tak? To znaczy, może ja powiem krócej. Była pani Monika Umiech-Rynkiewicz, to jest pani z MOPS-u, tak? Z Dzierzgonia. No i powiedziała, że Damianek jest bardzo ślicznym dzieckiem, bardzo pięknym. No i tak mi się zabrało jako matka. Damianek, czyli to twoje pierwsze dziecko, tak? Tak. Czyli spodobało się wasze pierwsze, znaczy twoje pierwsze dziecko, moje, tak? Tak. A w międzyczasie musiałaś być z kim, tak? Skoro byłaś jeszcze w ciąży. Tak. Czy byłaś w jakimś związku z tym? Tak, 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 tak. Z Arturem Jarosz, który na mną się zemdlał. Opieka to po prostu wykorzystała, kierując mnie do opieki społecznej, do domu opieki społecznej w Nowym Stawie. To jest powiat małborski. I co tam się działo? Koszmar. To, co tam przeżyłam, to był jeden wielki koszmar. Powiedz w takim razie, co to znaczy koszmar, bo samo słowo koszmar nie wiem, jak ich znaleźć. No dobrze. Dawali mi środki psychotropowe, nie umożliwiając mi kontaktu z rodziną. Nie mogłam nigdzie wyjść na dwór sama, musiałam chodzić z kimś. Traktowano mnie po prostu jak osobę, która jest całkowicie niezdolna do samodzielnego działania na zewnątrz. Czy próbowałaś temu się przeciwstawiać? Tak, wiele razy. To znaczy powiedziałam pani, że ja nie jestem wyśledzona, że jestem chora tylko na serce. A ta pani powiedziała mi, tam byłam w środku, powiedziała mi, dobra, pani nie będzie sama wychodziła. Nie mogłam sobie iść na zakupy, zabierano mi pieniądze, ja nie miałam środków na nic. Jedynie, że dostawałam takie żarcie, na śniadanie, obiad, kolację i nic poza tym. Do domu chciałam jechać rodzinnego, to też mi nie pozwolono. Na dodatek, mój mąż, wtedy był jeszcze taki kolega, który chciał po prostu mieć ze mną jakiś kontakt. No to chcieli mi zabrać nawet telefon. Że musiałam tylko pokryć. Ale ja chciałam po prostu SMS-y, musiałam pisać, żeby być w kontakcie, bo jeśli bym nie była w tym kontakcie, to ja wiem, że oni by mnie wykończyli tym smartfonem, bo ja coraz gorzej się czułam. Jak mnie serce kłuło, to lekarz powiedział, że wszystko jest w porządku, wszystko jest okej. Nic się nie działo. Ale ja się czułam coraz gorzej, tak? Bo jestem chora też na serce. Natomiast mam te dokumenty, które są podane na serce. No dobra, to się później tam pokażę. Dobra, to jak będzie trzeba, to ja załącznik i dam do reportażu. Dobra, tak, ja widzę tutaj, że macie naprawdę bardzo mnóstwo dokumentów. To jest tylko mały fragment tego, co posiadamy. Bo ja słyszę cały czas w różnych programach, że nikt nie ma żadnych dokumentów, że nie istnieją żadne. No właśnie. Jakby ktoś nie widział dokumentów, to drodzy Państwo, no tutaj jest tego cała masa. To jest... W jaki sposób urzędnicy wykańczają rodzinę. W papierkach zawsze będzie ważne. To już widać. No to jestem akurat z Krakowa, to jest pieczęteczka z Krakowa. Moje wezwanie.
Pierwszy dokument. No to lepszy Tomasz, to mam wezwanie na, z 11 stycznia. Na 30 stycznia na ulicy Mazowiecką, w związku z programem tej niebieskiej karty, rekomendujemy się nęcać tą córką, która tutaj właśnie tak się fajnie bawi. I to jest wystawione przez panią Annę Maślankę. I to jest zespół do spraw interdyscyplinarnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. I wzywa mnie się na posiedzenie. Nie zostały mi postawione żadne zarzuty. Nie mam możliwości powołania świadków w tej sprawie, bo świadczyli na moją korzyść. W ogóle nic nie mam do gadania, bo po prostu za dużo wiem. Ja takich dokumentów mam dużo i teraz jeżeli ktoś w Polsce twierdzi, że nie ma handlu dziećmi, to po prostu albo jest ignorantem, albo po prostu celowo tak mówi, bo jest ten proceder zamieszany. Mało tego, po prostu mam do czynienia również z handlem ludźmi. Tutaj chodzi o ofiary nazywanych mafii mieszkaniowych, które po prostu, jeżeli są kupowane mieszkania razem z ludźmi, ludzie są wyrzucani na bruk, a ich dzieci trafiają w różne podejrzane miejsca, a bywa też, że te osoby trafiają też do domów opieki społecznej, gdzie są właśnie wykończone w podobny sposób, jak moja obecna żona miała być wykończona. I tych tematów się nie podejmuje, więc tutaj, tak jak powiedziano, ten temat troszeczkę u pana Rafała Mustakowskiego, gdy miał przeprowadzony wywiad 17 stycznia tego roku. Więc tutaj, jeżeli ktoś mówi to osobiście, to nie są wymysły pana Bednarza, że jest handel dziećmi, że jest handel ludźmi, tylko ci, co tak mówią, to po prostu celowo po prostu robią w ten sposób, że... Kłamcy, manipulanci, oszuści albo są sami w tym umoczeniu. Z jakimi urzędami mieliście dotychczas do czynienia? Ja? Jeszcze bardzo prokuratura w Kwidzynie, w Gdańsku, opieka społeczna w Kwidzynie, w Gdańsku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kwidzynie, Miejskie Opiekie Środek Pomocy Społecznej w Krakowie. Ojej, co tam jeszcze było? I z tego sądu rodziny w Kwidzynie i w Gdańsku, przepraszam. Dawajcie córkę zawołać. Ada? No ja, chodź na chwilę. Chodź. Chodź do nas, chodź. 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 Smacznie, co? Zajęte jedzenie teraz. Ofiara przemocy w rodzinie jest zajęta przy tym właśnie, zajęta jest jedzeniem. Poczekajcie. No. Tu chodź, tak? Musimy się widzieć, bo tak super dziewczynka. Chodź do mamusi, tutaj, tak? Do tatusia, tu. Takie oczko do żony i taty w głowie, tak? No proszę, sądź sobie, tak, jak dorosła ładna dziewczynka, duża już, tak? A tu nie, kochasz mamusia? Kochasz tatusia? Chcesz z nimi zostać? Chcesz z nimi mieszkać? Jesteś z nimi szczęśliwa? Widzicie, że cię też kochamy, prawda? Najbardziej na świecie. Tak. Drodzy Państwo, no i te proste 3-4 pytania powinny przesądzić o tym, gdzie dziecko ma być. Bo to dziecko jest przecież decydentem odnośnie tego, gdzie chce, z jaką rodziną chce żyć, tak? I czy w ogóle chce żyć? I czy w ogóle chce żyć? Posłuchajcie. Macie teraz właśnie córeczkę. Tą córeczkę też chcą wam odebrać. Kto to robi? To jest tak, jest zamieszane w to tak. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. Po kolei. To jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie. I dwie panie, które się tym zajmują. Pani Anna Maślanka i pani Dorota Cholewa oraz komisariat policji w Krakowie. To jest komisariat czwarty w Krakowie. To jest zamieszany pan Damian Piątek i pan... jak się nazywa ten pan, zaraz przypomnę, który wystawiał mi niebieską kartę 28 grudnia, wobec czego złożyłem doniesienie do prokuratury i był to pan Kopera, przepraszam, z komisariatu czwartego w Krakowie. Ci państwo bezczelnie kłamią, że rzekomo ja miałem się naczać na córką, że klapsy było przesuwać pieszczany w akademiku i zostali anonimowe zgłoszenie z akademika, więc po prostu to jest tek bzdur. A działają te osoby na zlecenie, jak mówię, mafii mieszkaniowej z tego względu, że już dokumenty z sądu rodzinnego do sądu w Krakowie zostały przesłane w dniu 7 listopada przez panią Wiesławę Brezek-Łos, przewodniczącą Wydziału 4 Rodzinnych i Nieletnich z Gdańska. I to jest taka bezczelna wymówka. Moje żony, gdy przychodzą, nachodzą, bo jesteśmy nachodzeni w akademiku, ci państwo nie przychodzą, tylko jesteśmy nachodzeni. I obecnie sytuacja wygląda w ten sposób, że po prostu chcę się wykończyć naszą całą rodzinę właśnie z uwagi na to, że mam dużo takich dokumentów, do tego dużo nagrań, które potwierdzają, że w Polsce mam do czynienia z handlem ludźmi i z handlem dziećmi. I tutaj chcą ci państwo ten temat zamknąć razem ze mną, tak? No, tatusiowi dać niebieską kartę, wsadzić go do kryminału, by go wykończyć. Mamusie wsadzić gdzieś do psychiatryka, bo sobie nie radzi, a dziecko nie wiem, czy na organy, czy gdzieś indziej. No i temat zamknąć. To jest holokaust narodu polskiego, który już trwa od wielu lat, tylko o tych sprawach nie liczy, mają odwagę mówić. Okej.
teraz ja na punkcie, kto nas chce wykończyć, bo to jest na imię nazwiska podam. Pani Helena, przepraszam, pani Rachuba Spizyna to jest sędzia Sądu Rejonowego. Sądu Rejonowego. Wydział 3 Rodziny Letnich. Pani Wioletta Schreider z Sądu, ten Wydział 4 Rodziny Letnich to jest Sąd Rejonowy w Gdańsku. Pani Wesława Breza-Kłos, Wydział 4 Rodziny Letnich w Gdańsku, Gdańsk Południe. Pani Urszula Bakierska, Wydział 3 Rodziny Letnich, przewodnicząca tego wydziału. Kuratorzy z Kizyna, pan Seweryn Wierzchowski, Anna Pokapiełuś, kuratorzy z Gdańska, pani Katarzyna Tomasz, pani Lucyna Kozak i wcześniej był pan jeszcze do tego pan Robert Szuchy i wcześniej była jeszcze z Sopotu pani ten jak się nazywała, już nie pamiętaj pani Czajkowska. Urszula Szuster Czajkowska. Jak będziemy pisać jakieś pisma do sądu, podejmować kroki prawne, to sobie zrobimy kupon. Dlatego też mówię, drodzy państwo. Czyli to była groźba z jej strony, tak? Tak, tak. To kuratorka nas zastraszała. Nie tylko, tak? Tak, tylko ona. Wszystko jest nagrane. Mało tego. Ja wielokrotnie byłem zastraszany na komisariacie policji, wielokrotnie wyskładałem wnioski, byłem wielokrotnie zastraszany na komisariatach policji w Kizynie, gdy w marcu 2015 roku wystąpiłem do ABW z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w Wydziale 3 Rodziny Letnich w związku z podejrzeniem, że w tym wydziale zachodzi podejrzenie po przestępstwa polegającego na prowadzeniu handlu dziećmi w imieniu konkretnej osoby. I mało tego, wystąpiłem do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, żeby założono tym osobom podsłuch. Tego nie zrobiono, jestem wezwany na komisariat, gdzie po prostu próbowano zamknąć osoby są niestabilne psychicznie. I po prostu to jest jedna z metod po prostu. Jeżeli nie wychodzi tak, to zrobić człowieka wariata, żeby ten proceder nie wyszedł na jaw. Dlatego mówię... Przepraszam, mieć przerwę na chwilkę, bo tam był jeszcze jeden wątek bardzo ważny, gdzie ja miałam zeznawać w prokuraturze rejonowej w Kizynie. I była zastraszona moja żona przez szefa tej prokuratury. Mało tego, ten jest nagranie, że ten pan bierze łapówki nieokreślonego. To znaczy, było takie coś, szefie chodzi o łapówki. Ja te nagranie, panie Trzeciak, ja mam te nagranie o panu Trzeciaku. Jeśli ktoś będzie chciał, ja je mogę udostępnić. Nagrania i dokumenty są zabezpieczone. To okay. Mamy do... Tego Arkadiusza rodziłam w szpitalu głównym w Redłowie, w Gdyni w Redłowie i coś okazuje, lekarze... Czy zgłosiliście jakieś zawiadomienie do CBA? Zgadaliśmy do prokuratury. Do jakiej prokuratury? Do prokuratury krajowej. Wszystkie te sprawy zgłaszane do prokuratury krajowej. Ja dzwoniłam do CBS. Z CBS mieliśmy kontakt w 2015 roku, ten kontakt się urwał. Z tego względu, że po prostu już nie podano mi nazwisko oficera, który wcześniej ze mną się kontaktował. I ten oficer podał mi nazwisko osoby zamieszanej w handel naszą rodziną, bo teraz chodzi o to, żeby odebrać tą córkę, co zalegalizować handel naszą rodziną, ponieważ zostaliśmy kupieni z mieszkaniem mojej mamy i sprzedani z tym mieszkaniem mojej mamy, po to jak moja mama sprawie została uwięziona po tym, jak zgłosimy zaginięcie w dniu 16 stycznia 2015 roku. Ja jestem chora na serce. No ja dobrze. Naprawdę nie choruję na głowę. No dobra, to wiadomo. To są ich metody. Badanie jeszcze jedno, które robiłam sobie, to jest oryginał, które robiłam sobie, bo pan Boczkowski chciał ze mnie zrobić osobę niepoczytanie chorą. No niepoczytanie chorą psychicznie. No, dokładnie. Że ona po prostu z wrażenia po prostu słowa pomyliła. Właśnie do tego zmierzam, że po prostu, że... No dobra, to... Teraz Paweł, o co byś teraz aktualnie prosił? Znaczy, teraz poproszę... Jeszcze raz interwencję, dlaczego? Bo do mnie przychodzi pan z opieki, dwóch policjantów, był jeden policjant, pamiętam, że był piątek i drugi pani Polewa. Drugi się nie przedstawił, ale była też pani Polewa. To znaczy, jesteście nachodzeni teraz przez policjantów, tak? Opiekę społeczną. Oni się pytali mnie, czy małutkie się nie dzieje krzywda, czy może mi znaleźć jakiś dom zastępczy. Czy ja powiedziałam, że ja naprawdę wszystko mam, pieniądze są, bo ludzie mi przysyłają teraz, już się ruszył jeden komentarz. I nas chce się po prostu wykończyć, legalnie wykończyć, dlatego żeby naprawdę ochronić dzieci nie wyszło na jaw, tak? Dlatego jeszcze powiem tak na koniec tak od siebie, że po prostu, bo żona, wiadomo, kobieta się podnieca, wiadomo, to jest bardzo emocjonalnie to odbiera, ja też emocjonalnie to odbieram, ale kwestia jest tego typu, że... Kwestia jest tego typu, że... Możecie to wyciąć? Kwestia jest tego typu, że po prostu potrzebujemy pomocy finansowej i dziękujemy za pomoc, którą do tej pory otrzymaliśmy i potrzebujemy jak najszybciej dachu nad głową, ponieważ dyrekcja Domu Studenckiego Rzacze, w którym ja przebywam, jest po prostu w kontaktach z opieką społeczną i z policją w Krakowie.
o ile pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego po prostu nie wtrącali się tam w nasze sprawy prywatne, to tutaj dyrekcja już chciała nas wyrzucić z akademika, a zaraz potem przyjechaliśmy do Krakowa w 2018 roku na początku października, z tego względu, że miałem wtedy za mało pieniędzy i brakowało po prostu mi pełnej kwoty, żeby zapłacić sam za wpisowe za ten akademik. Tam, to znaczy, że macie teraz duży problem właśnie z mieszkaniem, tak? I to jest pierwsza podstawowa potrzeba, tak? Jaka na dzień dzisiejszy. No i druga sprawa, potrzebuję prawnika, ale prawnika, który by zgłosił zaginięcie moje mamy, wszystko to, co tutaj mówimy, tutaj sprawa Ady, sprawa Arka. Ale zdjęcie niebieskiej karty. Tak, to też, ale sprawa Arka i sprawa naszego syna, który został nam zabrany 3 lata temu, czy pan Paweł Bednarz na swojej stronie Fundacji Dobrego Pasterza nakręcił taki krótki film z dniu 15 stycznia. Chodzi o to, że jest związane z bezpośrednim zaginięciem mojej mamy i po prostu chodzi o to teraz, żeby ta sprawa trafiła do instytucji międzynarodowych. Po prostu tutaj chodzi o złamanie nie tylko tak zwanego prawa polskiego, bo w Polsce nie obowiązuje polskie prawo, tylko jest to polskie prawo z nazwy, ale też o sprawę, to jest kwestia złamania praw międzynarodowych, tak? Ja jestem, mi się stawia zarzuty, a ja nie mogę powołać świadków. Złożyłem doniesienie do prokuratury, do mnie jakaś pani z policji wydzwania, że ona wzywa mnie na telefon na przesłuchanie. To jest czystym absurdem, nie mam akt sprawy, nie mogę powołać świadków, tutaj mam świadków, że po prostu nie znalazłem się na swoją córkę. Mało tego, w tym momencie, kiedy nie znalazłem się na swoją córkę, ja byłem na drugim końcu Polski, w Gdańsku. Znaczy, będąc w Gdańsku, nie mogę się znaleźć na córkę w Krakowie. Dobrze, ja jestem jako prawnik małej, to mogę powiedzieć, że dziecku naprawdę się nie dzieje, że na krzywda. Dziecku robią krzywdę, ale pracownicy opieki społecznej, tak, pracownicy sądów, którzy temu dziecku zniszczyli dzieciństwo, odebrali nam pozostałe dziecko i to są bandyci w togach, którzy zajmują się nielegalnym po prostu odbieraniem dzieci i nie wiadomo, co się tymi dziećmi. Dobra, dziękujemy. I na tym Państwu podziękujemy. To również. Dziękujemy za pomoc i prosimy o udostępnianie tego reportażu, gdzie się da. To jest właśnie wniosek, który ja złożyłem w dniu 23 stycznia do prokuratury w Krakowie, dotyczący tego, że pracownicy opieki społecznej oraz pani Anna Maślanka oraz pan Tomasz Kapra, bo tak się nazywa ten pan, a także Kapera, a także pracownicy opieki społecznej, o których mówiłem, właśnie tutaj pani Dorota Cholewa i pani Anna Maślanka, chcą doprowadzić do tego, do śmierci naszej rodziny. To jest wniosek złożony do prokuratury w Krakowie 23 stycznia tego roku. I tam jest załącznik, w którym jest tam odniesienie, jest ta niebieska karta, którą mi wystawił pan Kapera. Tak, i to z tej niebieskiej karty wynika, że już ja tych przestępstw się dopuściłem, czyli z artykułu 207, że już się znęcałem nad rodziną. Jeszcze nie było adwokata, nie było sprawy. Tu jest wezwanie mojej osoby na 30 stycznia do Krakowa, do tego tak zwanego ośrodka przeciwdziałania przemocy w rodzinie. I to już jest pismo, które wysłałem do Gdańska, dotyczące po prostu mojego syna. Małoletniego Krzysztofa Świętosławskiego, bo tak rodzina z nas po prostu zmieniła nazwisko, imię mojemu synowi Sartoriuszu na Krzysztof. A to wy też dziecko zabrali? Tak, w szpitalu. Dlatego chcą teraz... Zabrali na wcześniej, natomiast to może wyglądać przez dziennikarz programu Handlu Dziećmi. Oni się zjawili po 3 dniach. No ale potem tak się jak moja teścia opuściła mieszkanie po silnego zburzenia, tak? Nie wiem, ale uspokajających, no. No i po prostu stało się tak, jak się stało. No to jeszcze tak nie chcę dalej tak podnosić. Wszelkie bruszulki, jak nie chcę dalej.